Jeżeli ktokolwiek zauważył u siebie, że bolą go stawy, że to nie jest incydentalne, że to nie jest związane z urazem, szczególnie, że na przykład pojawia się w godzinach porannych, kiedy nie jesteśmy zmęczeni, a powinniśmy być wypoczęci. Kiedy wiąże się to z obrzękiem, to jest bardzo ważny objaw. Kiedy wiąże się z na przykład płynem pojawiającym się, bardzo często pacjenci szukają pomocy u ortopedów i jakby wracają do tych ortopedów, mają ciągłe nakłucia, ciągłe pojawiają się symetryczne stawy zmienione. To nie jest jeden staw na przykład. To na pewno należy już pomyśleć o tym, żeby dostać się do reumatologa, żeby skorzystać z porady reumatologicznej, ponieważ my jesteśmy w stanie bardzo szybko rozróżnić, co jest bólem zapalnym, co jest problemem zapalnym, a co jest problemem przeciążeniowym. Mamy też możliwości wykonywania badań immunologicznych w naszym laboratorium, badań obrazowych. Tutaj robimy USG, robimy też rezonans, który na najwcześniejszym etapie pokazuje już te takie mikrozmiany czy w chrząstce stawowej, czy w szpiku kostnym. Te choroby są dziedziczone. Więc śledząc swój rodowód i to, na co choruje rodzina, też sugeruje nam, czy gdzieś tam w przyszłości możemy zachorować, albo czy to, co teraz się dzieje u nas, czy to może być zapalna choroba stawów, czy inna choroba reumatologiczna. Te choroby wiążą się z obniżonym nastrojem. Nawet u 30%, a czasami niektóre doniesienia piśmiennictwa mówią, że nawet połowa i 60% wiąże się z depresją. Ponieważ no, można sobie to wyobrazić, że człowiek, który jest młody, nagle się dowiaduje, że ma chorobę, która jest nieuleczalna. Jeszcze zobaczy, że babcia czy dziadek jest bardzo niepełnosprawny, więc już widzi, co go czeka i na pewno no, nie podnosi mu to. Nie daje mu dobrego samopoczucia. Dlatego też my współpracujemy z naszymi psychologami. Parę lat temu opracowaliśmy taki system psychoedukacji pacjentów, którzy potrzebują tego. Oczywiście nie wszyscy potrzebują, ale są tacy, którzy trudno im sobie poradzić z taką informacją. Więc na pewno takie wsparcie psychologiczne jest tutaj potrzebne i wsparcie zawodowe, ale też nie tylko młodych ludzi, bo i starsze osoby, które na przykład potrzebują takiego ukierunkowania na umiejętność poradzenia sobie w tym społeczeństwie, na znalezienie pomocy w centrum pomocy rodzinie, w przepisach prawnych, które też jakoś tam pomagają im oswoić się z tą swoją chorobą, ze swoimi niepełnosprawnościami. Także tutaj no, staramy się tak dość szeroko działać i kompleksowo w miarę możliwości, a mamy tutaj dość dobre możliwości, jeśli chodzi o nasz szpital specjalistyczny w Kościerzynie, bo ci pacjenci mogą naprawdę skorzystać z wszelkiej pomocy, również z rehabilitacji, bo taka u nas jest, więc to jest takie dopełnienie tego wszystkiego.